Siemano do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dziś jesteśmy ponownie, prawda, na serwerze kokscraft. Dobra, nie było z tego serwera niczego, a tutaj są bardzo fajne tryby, więc bardzo serdecznie polecam. Oczywiście możecie wbić na ten serwer właśnie z tego kodu, który teraz wyświetla się na ekranie, czyli szczypson.kokscraft.pl i wtedy będziecie sobie mogli tutaj śmigać bardzo fajnie. Jak widzicie, ja tutaj, prawda, patrzcie, możecie mieć takie same rzeczy jak ja. O, czemu to mi się nie pokazuje teraz? O, teraz, patrzcie, jakie mam skrzydła i tak dalej. Nieważne, w każdym razie dzisiaj zagramy sobie w build gamesy. Na czym to polega? Polega to na tym, że po prostu jest osoba, która buduje, a reszta osób musi zgadnąć, co takiego jest budowane. Myślę, że całkiem fajna sprawa. Nie, stary, nie, źle powiedziałeś. To nie polega na tym. To na czym? To nie polega na tym. To polega na tym, że wybieracie temat jeden i osoba, która wybuduje najlepszy, wygrywa. A, no ale tu są dwie jakby, Build Battle i Kalambury, bo widzisz? Dobra, gramy, a nie. A, no to co gramy, Kalambury czy... Kalambury są lepsze, dawajcie Kalambury, klikam Kalambury. Dobra, poszliśmy na Kalambury i teraz tak, uwaga. Kalambury. To co prawda jest troszkę nudniejsze, jeżeli ja nie będę budował, bo... No bo ja będę tylko patrzył, jak ktoś buduje, ale to też w sumie zawsze coś. Więc uwaga, ja robię taką sytuację teraz, uwaga. Ten, który z was wygra... Ten jest lepszy. Okej, jesteś w porządku. A w czasie, kiedy to się ładuje, ja sobie zamknę drzwi do pokoju tylko. Gramy! Ty, runda coś jest. Dobra. Co się stało? Bo jakby ludzie stąd wychodzą, ale dobra. Już jest rozpoczynana rozgrywka. Nie będziemy tolerować takiego zachowania. Z Jupiterami nie chcą grać? No nie. Z Jupiterami. Właśnie, a propos Jupiterowania, to słuchajcie, Jagiełł i Wojtyni mają również kanały, więc możecie do nich wbić. Dobra, teraz tak, czekajcie, kto buduje? Chłop wybiera temat. Runda pierwsza. Zaczyna budować, Karol zaczyna budować. Karol jakiś buduje? Dobra, uwaga, no to buduj, Karol. Zapodaj coś ciekawego. Karolu, buduj. Karol, gdzie jest Karol? Tu jest Karol, dobra. Czemu ja nie mogę wysyłać wiadomości? No bo, jak nie możesz wysłać wiadomości? Na czacie piszesz wiadomość, nie? Jakby piszesz co to jest. Miałem wyłączony dobra. To jest ryba. nie. Na 3-6 liter. Na 3-6 liter. 6 liter. I na cy się zaczyna, ta? Co to jest? Nie wiem. Na ile? Na C, na 6. A, Coca-Cola. O, zgadłem. Co? No, łatwo, słuchajcie. Co to jest? Czy... No na pewno będziesz na czy, ale o... Czy... No nie, Czepek. A, czepek. A dobra, nie umiem... A czopek jest następny, kurde. No łatwe to jest jak nie wiem, no. Czy... Nie wiem. Co jest jeszcze na czy? Jaka rzecz jest jeszcze na czy? No łatwe to jest... Czapka. Debile. Czapka. To nie wyglądało w ogóle jak czapka. Nie no, coś tam było podobne. Dobra, ja w każdym razie jestem na pierwszym miejscu. Mam 30 punktów, coś pięknego. Kolejne... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słów. Kalambury to jest zdecydowanie moja ulubiony tryb, naprawdę, ja lubię kalambury. Gdzie napisałeś 7 słów? Na dole masz, jakby nad tym ekwipunkiem na dole masz takie kreski. A, tu tam ci podpowiada też litery po czasie. A, okej. O, nawet nam daty tutaj pisze po prawej stronie, jak ja teraz patrzę. Że jest 8.01. Druga to jest A, No, druga jest A. To jest chyba... Dobra, co to jest? Opuścił grę! Co za łeb! Dobra, Wojtyni wybierało, Wojtyni będzie teraz budował. Wojtek, ale weź tam coś tak, wiesz, żebym ja zgadł pierwszy, nie? Dobra, to jest łatwe akurat. Ta? Co to jest? To ma 5 liter. Dobra, zawsze wziął 5 liter ma... Słowo... Co to jest? Chłopce buduje Co? To nie jest miecz. Co to jest? Teraz już będziecie wiedzieć. Co to jest? To źle wygląda, to bardzo źle wygląda. Nie, no mi to naprawdę nic nie przypomina. O nie! Zgadłem! Łatwo! No nie, no to jest niesprawiedliwe! Łatwo, ale nie, bardzo dobrze narysowane, naprawdę. Naprawdę, Wojtek. Sekundę przede mną. Wojtek, pokłony dla ciebie, naprawdę bardzo dobrze zbudowane, mi się podoba. No, motylek bardzo ładny. Ale krzywo to mi teraz wyszło, ten drugi. No, ale ten po lewej wyszedł bardzo ładnie. Dobra, ja teraz, uwaga. O, wybieram. No to było pewne, że to zgadniecie, tylko musiałem was trochę przytrzymać. Ten, jakie ma słowo długie. Ale fajne jest słowo, fajne jest. A proste, proste? Dosyć tak mi się wydaje. Ile jest? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. Coś czarnego. Dziewięć. Zgadniecie, bo ja wiem jak to nabudować, ja zbudować, żeby... Nie. Aparat, nie. Ja wiem. Jest. Prościutkie. Łatwo, ej, pa jak wszyscy zgadli. No nie wierzę w to, A ty nie zgadłeś, Jagiełł. Napisałem słuchawki przez si. Ale nie, zgadłeś, jest napisane, że masz zgadłeś, było napisane. Wiem, ale przez przypadek. Słuchawki. Dobra, teraz ja, cicho. Nie no, ale dobra, jak ja mam prowadzenie, 94 punkty do 60, Wojtek jest na drugim miejscu, a Wojtek nie ma szans. Totalnie nie wiem jak mam to zbudować, nie? Powiedz co to jest, to ci pomożemy. Jasny gwint. No powiedz co to jest, to ci pomożemy. Powiedz co masz, to ci pomożemy. Obiecuję. Chciałem napisać kaktus, ale... Ja też. Coś czuję, że tego nie zgadniecie, nie? No dobra, buduj. Jak to się nazywa? Nie no. Jak to się nazywa? No nie wiem jak tak szczerze mam zbudować, nie? Tak słonecznik też to napisałem. Tylko zapomniałem właśnie o słoneczniku jak się nazywa. O Jezu, coś mi tu nie pykło. Żonkil chciałem napisać, ale to nie to. Dobra. Tutaj... Tu pyk. Co? To jest pewnie jakaś nazwa kwiatka i ona jest dość trudna. Pewnie taka, na pewno, 100%. Znamy. No to jest kwiatek. Nawet nie wiem jak to stary wygląda, nie? Tak naprawdę, ale... A wiesz kiedy ten kwiatek rośnie na przykład? Nie. Ale macie już odpowiedź. No, że kwiatek, no ale chłopie, tych kwiatów jest tyle, że możemy... Czekajcie. Muszę... Tak się pisze żonkil? Nie wiem właśnie, czy się tak pisze żonkil, więc tego nie napisałem, ale to nie jest to, na dole. Żonkil! Pewnie nie, wyszedłem na głupka, ale trudno. Nie no, żonkil się pisze przed kropką i... Żonkil się pisze przed kropką. Co? Co? Ja zgadłem? No, nie, to jest nie tak, nie? Co? To w ogóle nie jest to, co ty narysowałeś. Serio? Jak to chłopie narysować? Nie. To chłopie nie szło. To nawet nie jest kwiat. A co to jest? To jest zawód. Mleczarz. Boże, to jest zawód, ty głąbie. Ale ja myślałem, że to mleci, że zbiera mlecze, nie? No nie, znaczy tutaj... nie wiem, czy to jest zawód, ale to tak brzmi jak zawód, mleczarz. No mleczarz to jest ktoś, to zawód. Nie? Ja pierdzielę. Dobra, rewanżowa druga runda, bo ja nie mogę ale nas trollował, chłop, mleczarz i kwiatek rysuje. Mleczarz i mlecza narysował. Nie zdążyłem, miałem zupę do wyboru, chciałem zupę narysować, ale nie zdążyłem i wybrał mleczarza. Jaki chłop. No zupę byś miał łatwo. Ja się popłakałem. No zupę chciałem, nie? O. Ja napisałem mledzi i nic z tego nie było, to okazało się, że to mleczarz. Ale wiesz, bo ja popatrzyłem na litery, tylko dzięki tym literom na dole ja to zgadłem. Bo ja tak patrzę... Mleczarz, chłopie, no nie da się, no. Wiesz, myślałem, że to może być mlecz, nie? Dobra, powiedzcie mi, jakbyście narysowali mleczarza. No ja bym narysował jakąś chłopa z butelką mleka. Ja ogólnie myślałem, że to mleczarz, to że jakiś kwiatek, nie? Ja wiesz co bym zrobił? Ja bym postawił statyw i obok niego wyrzucił wiadro z mlekiem. A, może być. No widzisz? I by było mleczarz. No, to nie byłoby głupie. Dobra, startujemy z kolejną rozgrywką, uwaga, za 10 sekund start. To jest rewanż, jak ty tym razem znowu, nie wiem, jak ci się trafi, nie wiem, kurczę, co to może być, schabowy, a ty narysujesz na przykład, nie wiem, górnika, to nie wiem. Dobra, Wojtyni wybiera, uwaga, Wojtyni będzie teraz budował. O, fuck, co... Przepraszam, co ty to masz za długie hasło? Ale to jest proste, znaczy... Damy proste, bo już to znam. Cja. Donica. Nie wiem. Donica. I to pasuje, żeby było śmieszniej. No chłopie, no nie da się! Donica przyzwoitości. Ja, o. D-O-N-I-C-A. A jaka to jest kategoria? Jedzenie. Znaczy gastronomia ogólnie, jeszcze tylko pojęte. Nie będę wam aż taki podpowiadał. Ty no chłopie! Nie, to dopiero co ja rysuję, to teraz zacznę wam przypominać to coś, co rysuję. O, wiem! No to jest no kubek na pewno, ale... Zgadłem, ale łatwo! Patrz na te cyfry, bo to... Znaczy na te literki, co się pojawiają. Łatwo fest. To ci Macie podpowie. Jezu! Ale łatwe, łatwe totalnie, naprawdę. Ach. Gorąca czekolada, no. No nie umiałem sobie wymyślić, co tam może być z tą ca, nie? I szukałem jakiś... No, a idź. Donica czekolady ktoś napisał. No. A idźcie, kurczę. Nie jestem w to dobry. No, nie jesteś, nie ukrywajmy. Ale co, udało mi się. A, bo to się podczas gry to jeszcze trwało, nie jeszcze mogą zgadywać. Jest jedna gra, która... Szczypson wybiera temat. Lepsi, nie? Ale 80 punkty. Dobra, biorę to, bo ja nie umiałbym tego inaczej narysować, innych rzeczy zrobić. To ja też, ja miałem jakiś stary... A ja będę miał łatwe teraz, łatwe wybrałem. No nie miałeś na pewno mleczarza, nie? Mleczarz to był... Ale nie, też miałem coś takiego porąbanego, to było najłatwiejsze. Raz... Zobaczymy, co on buduje. Na ile to liter? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Ciekawe, cóż to będzie? Ja już wiem. A jest... W końcu no to ja... łatwo, nie? Łatwo, łatwo. Tylko... Łatwo. Co jest? Ja to jakoś tak zrobiłem. O, coś takiego powinno być. No. No, łatwo. To było, ja wziąłem łatwe, bo ja tam wiecie co miałem do wyboru jeszcze? Co to ma być? Co to ma być? Ja miałem do wyboru jeszcze Pocahontas i Skrzata. I postanowiłem... O kurde. Dobra, powiem wam tak. Mam do zbudowania... Dobra, niezły temat. Kupa. Zupa. No miał wcześniej zupę, to... Kategorię możesz nam podać w celu ułatwienia. Nie podam, bo to jest bardzo proste. No jest na 4. Dobra. Mieliście do wyboru jeszcze pluszowy miś, albo... Albo księżniczka. Nie no, śniegnie. Zrobiłem to bardzo małe w skali malutkiej, także bardzo proste do zgadnięcia. Jak się nazywa? No właśnie też chciałem... Szczyt, ale to nie. No. Ogólnie już się pojawiła odpowiedź z tego co widziałem, ale... Nie mogła się pojawić, bo... Mogła. Nie, bo nikt nie zgadł jeszcze. Nie, po prostu powiem ci potem jak to ma wyglądać. O, widzicie, jednak się da. Co? Aha, nie, naprawdę. No, bo naprawdę. No proste, ale no rozumiem. Znaczy, bo ja to już napisałem wcześniej, ale kurczę, jakoś tak nie wziąłem tego na inaczej tego nie zbuduję, nie? No, rozumiem. No, góry, nie? No. No, łatwe, łatwe miałeś. No, miałem pluszowy miś i księżniczka, nie? Pluszowy miś byłby fajny. No ale nie, ja nie wybierałem, mi to samo wybrało. No bo ty musisz szybko kliknąć, bo to wiem, ale się zastanawiałem, co sobie wziąć łatwiejszego. Dobra, co to jest? Coś czerwonego. Na ile słów? Na słów. Na ile liter, a nie słów. To będzie... wiem. Poczekajcie. O, pies mi zaczął szczekać. Prezent. Właśnie, prezent, no właśnie. No. Kurde, dlaczego ja to powiedziałem? Ja nie wierzyłem w to, że trafię. Ja! A ja też akurat wpisuję, tak, sekundę po tobie to wpisałem. Ja wpisuję prezent i sobie myślę, a dobra, ciul, prezent, nie? Nawet nie policzyłem, że to jest tyle, i mówię sobie, prezent. I nagle mam takie, Co? O kurde. To jest to? No takie, nie! Nie, to się nie dzieje naprawdę, nie? Ja, czekajcie, wypuszczę psa, bo mi szczeka. Milo! Ramzes! Ramzes! Nie, no to była masakra, nie? Ja też, kurde, prezent. Zdołasz punkt więcej ode mnie! A ja, Jezu, jakie ja mam prowadzenie, nie? To jest nie do pokonania chyba. No, ale to już tak jest, jak ktoś już jest... Nie wiem, bo tutaj, bo ten serwer jest po prostu świetny. Tutaj się ma takie punkty właśnie, takie dużo. No, nie no, to teraz buduje. Tu ten koleżka... No, Ramzes, buduj! Kubir! A, tu on wybiera chyba sobie ten... Aha, Ramzes. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Dobra, zobaczmy co to tym razem będzie. Wykryć do mojego syna, na zarżo! I... Nie wiem, tylko pierniki. Na czwartej perła jodowa. No chłopie, rysujesz czy co? No nie wiem, chłop się zaciął, a on nie wie, on chyba nie wie, że... On nie wie co, ja nie wie chyba jak to narysować, on zaraz rezygnuje i wyjdzie. No. Co to jest? Co? O kurde. Ej, nie mam pojęcia. Co to jest? If. To jest jakieś zwierzę. Co? Czy ja już wiem? Ja już wiem. Dobra, łatwo. Łatwe. Renifre. Delfin. Delfin. A Wojtek, zgadłeś, dobra. Dobra, i co? Ile jest? Renifre. Czekaj, to która? No wiem, renifre napisałeś. Chyba ostatnia teraz jest runda, myślę. Tak, myślę, że to już. Albo się kończy, zero. Ania. Ile jest ludzi? Czekaj, jest ludzi... 5, tak? Raz, dwa, trzy. Już dobra, to będzie ostatnie na 100%. Dobra, 6, no. Dobra, uwaga, zobaczmy co ostatnia osoba buduje, bo to czuję, że będzie mocne. O kurde, ile liter? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 liter. Okej, 9 liter. Też chyba jakieś zwierzę, bo jakieś jakby nóżki. Sarna, no na pewno. Saksofon. No nie no, co to może być? Co to jest, kurde? Ej. Ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Jeny, co? To jest jakaś rasa psa? Nie wiem. Szerszeń. No ja nie mam żadnego pojęcia. Ja też nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Co? To jest jakieś zwierzę, czekaj. No zwierzę. Myszojeleń. Nie, to nie jest myszojeleń. Myszojeleń. To jest jakiś baran. To wygląda, nie wiem, to wygląda jak... Co? Proszę państwa, mam to! Co to jest? Powiem wam... To jest zwierzę domowe. Dobra, wam. No nie, ale to w ogóle jest jak... nie wiem, no... Dziwne to jest, dziwne, no, bez sensu. No dobra, no ale nie, no jest, jakby nie było, jest, no. Powiedzmy jest, nie jest to źle narysowane, no dobra, podobało mi się. Kurde, wyprzedził mnie Jagielski. Dobra, ja skończyłem na pierwszym miejscu, bo jestem najlepszy w tą rozgrywkę. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie komentarz w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, ponieważ już 10 stycznia jest równy rok daily. Przepraszam, że teraz filmy są jakie są, ale to wynika też troszkę z tego, że po prostu pracujemy nad vlogami, które nagrywamy i za niedługo pojawią się na kanale Filip Szybko, więc tam te subskrybujcie, linki wszystkie są w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa!